Kochani, w księdze Nehemiasza jest taki tekst. Nehemiasz, bardzo ciekawa postać taka, który przyjechał z niewoli babilońskiej, aby odbudowywać Jeruzalem, które było przez wiele lat pod okupacją babilońską i było zniszczone. A na końcu księgi Nehemiasza w 13 rozdziale, w 19 wersecie jest taki tekst. Wydałem zarządzenie, że gdy przed dzień sabatu będzie się ściemniać, wokół bram jeruzaleńskich ma się zamykać wrota. Nakazałem też, żeby ich nie otwierano, aż dopiero po sabacie. Postawiłem też przy bramach niektórych z moich sług z poleceniem, w dzień sabatu nie będzie się tędy, nie przejdzie wtedy żaden ciężar. Wtedy handlarze i sprzedawcy wszelkiego towaru nocowali raz czy dwa razy na dworze poza Jeruzalemem. Zgromiłem ich więc, mówiąc do nich, dlaczego nocujecie tu przed murem? Jeżeli się, to jeszcze raz powtórzy, wezmę się za was. Od tego czasu nie przychodzili już szabat. Nehemiasz był ciekawym człowiekiem. Człowiekiem, który razem z Ezdraszem, chociaż niektórzy bliżej twierdzą, że to ten sam człowiek, nie wiemy tego do końca, ale był to człowiek, który wprowadzał w sposób praktyczny reformy. W sposób praktyczny. Wiecie, jest wielka różnica między posiadaniem informacji o prawdzie, a wprowadzaniem prawdy w życie. Jest ogromna różnica. Ogromna różnica. Ostatnio napisałem, że jeżeli ty sobie dyskutujesz z kimś, rozprawiasz na temat prawdy, najwyżej ktoś się z tobą pokłóci. Jeżeli zaczniesz wprowadzać prawdę w życie, chcą cię zabić. Rozumiesz, o czym mówię? Taka jest różnica między teoretykami a praktykami. Praktyków chce się zabić. Zabić. Rozumiecie? Praktyka chce się zabić. Bo praktyk to jest ten, który wprowadza prawdę w życie. Dopiero wprowadzona prawda w życie, tak? Jest Bogiem w akcji. Bóg w akcji to prawda wprowadzona w życie. Teraz Nehemiasz zaczął wprowadzać prawo szabatu, czyli prawo odpoczynku. My dzisiaj wiemy, że nas nie obowiązuje żaden szabat, nie obowiązują nas dni wolne, nie ma w ogóle takich rzeczy, w ogóle nic nas nie obowiązuje. Czym jest dla nas szabat? Szabat jest ustawicznym chodzeniem w odpoczynieniu Bożym. Człowiek narodzony z Bożego Ducha to człowiek szabatu. Człowiek szabatu. I tu jest napisane, że nakazałem zamknąć wrota i postawiłem przy nich straży, aby żaden ciężar nie wszedł do Jeruzalemu. Czym są wrota, czym są bramy w naszym życiu? To są nasze toki myślowe, to są nasze zmysły, nasz cały system emocjonalny, to są bramy. I Słowo Boże mówi, że istnieje nadrzędne prawo Boże, mówiące, że możecie mieć zabezpieczone wasze bramy, aby żaden ciężar nie wszedł do waszego życia. W ogóle wiecie, że ciężary pochodzą od diabła, że życie w obciążeniu jest wymysłem diabła. Wiecie, co jest zamysłem Bożym? Chodzenie w odpocznieniu. Rozumiecie? Chodzenie w pokoju. To jest zamysł Boży. Więc kiedy doświadczamy ciężaru w życiu, to jest to dla nas jasna informacja, że jest to opresja demoniczna. Jak ci jest w życiu ciężko, to znaczy, że diabeł przyszedł do twojego życia. Bo zamysłem Boga jest, aby ci było lekko. W dzień szabatu nie przejdzie tędy żaden ciężar. Ale co się dzieje dalej? On wydaje to
zarządzenie, on stawia tam straże, ale widzi pewną rzecz, że pewni handlarze i sprzedawcy, kim są owi ludzie, czego są synonimem? Są to demoniczne siły, które przyczajają się i mówią, my będziemy bliziutko. My będziemy bliziutko. To są rzeczy, które stoją blisko różnych elementów twojego życia i jeszcze nie wpływają na nie, ale już są widoczne. Co robi reformator Nehemiasz? Mówi do nich tak. Zabieraj spod swoje dymki. Co? Spod tych bram. Bo się rozpali z wami. Nehemiasz w ogóle by uciekał od nich straszył. A w pewnym momencie się modli i mówi, Panie, niektórych, którzy byli nieposłuszni, ciągnąłem za brody i biłem pięściami po twarzy, miej mi tylko sprawiedliwości. On się tak powie. On nerwowy był. Nehemiasz był nerwowy. Dlaczego on był nerwowy? Dlatego on był nerwowy, że ponieważ nie mógł patrzeć, ciężko mu było patrzeć na to, że świętość, prawda, miłość są deptane. Jego to bolało. Jego to bolało. I to powodowało, że emocje mu się podnosiły. Ja nikogo nie zachęcam, żeby bić ludzi przekonujących do Chrystusa, bo nie o to chodzi. Nie żyjemy w tej epoce. Ale musimy zrozumieć, że naszym obowiązkiem jest postawić strażę w każdym miejscu naszego życia, które może być przepustnicą zła. Mamy postawić strażę i pilnować tego. Dlaczego? Żeby chodzić w odpocznienie. Jeżeli dzisiaj masz ciężar, jeżeli dzisiaj coś ci obciąża, jeżeli dzisiaj jesteś w stanie obciążenia, jeżeli dzisiaj coś ciebie niepokoi, jeżeli dzisiaj masz z czymś problem, to nie jest to Boga. Jest to opresja. Jest to jakiś demoniczny handlarz. Rozumiesz? Jest to ktoś, jakaś demoniczna siła, która stoi w jakimś momencie twojego życia, w jakimś miejscu i chce, żebyś żył w obciążeniu. A więc kiedy będziesz wielbił Boga, to nakaż mu, aby odszedł. Bo się z tobą rozprawia. Masz czas, powiedzmy, do końca uwielbienia. Jeżeli do końca uwielbienia nie znikniesz z mojej głowy, tak? To wyjdę przed Kościół, wezmę mikrofon i zgodzę się z moimi braćmi i siostrami w modlitwie. I nie wyrzucimy Cię tylko z mojej głowy, z mojego życia, ale wyrzucimy Cię z tego miasta, z tego województwa i z tego kraju. Nakażemy Ci wegetować na Antarktydzie. Jedynymi postaciami, do których będziesz miał dostęp, będą pingwiny. Jeżeli nie chcesz być w pingwinie, to masz czas. Daję Ci czas. Daj mu czas. Nakaż mu, jak Nehemiasz nakazywał. Stań w autorytecie. Nie cackaj się z nim. Och, to malutka myśl. Malutkie cierpiątko. Troszeczkę rozczulenia nad sobą. Nie pozwól, żeby to w tobie było. Jesteś narodzonym z Bożego Ducha. Bożym synem, czy też Bożą córką. I tak dzisiaj uwielbiaj Boga. Ojcze, my wywyższamy Ciebie za to, że Ty jesteś naszym Ojcem. Za to, że tak, jak ukochałeś Jezusa, kochasz każdego z nas. Ojcze, my wywyższamy Twoje potężne imię. My ogłaszamy, że w Twoim imieniu Jezus jest nasze życie, jest nasz ratunek, jest nasze zdrowie, nasze zaopatrzenie, nasza siła i nasze szczęście. Uwielbiamy Ciebie.
przyzwyczajenia. Wszystko to, do czego przyzwyczaiła się nasza dusza, my odpychamy to przez noc w imię Jezus. Yeah!
Jezus, w imieniu Jezus, 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 Jezus
Yeah.
Thank you.
Yeah.
mój, powiedz tak. Powołałem Cię, żebyś łowił dla mnie ludzi. Przygotowywałem Twoje sieci i wyposażałem Twój statek. I jesteś gotowy. Ja będę Cię umacniał. Otworzę Ci takie miejsca, że będziesz mógł zarządzać swoje sieci. I wiele dusz znajdzie się w tych sieciach. I będę dawał Ci siłę, żebyś mógł wpływać na tych ludzi. Yeah.
słyszymy Twój głos. Ty mówisz do nas. Twoje przekonanie jest mocne. Mówisz do nas, naszym duchu. Słyszymy Cię, Ojcze. Słyszymy Cię, Duchu. Zapytaj Go teraz. Zapytaj Go teraz o kolejny krok, który masz zrobić. Zadaj Mu trudne pytanie. I przyjmij teraz odpowiedź od Niego. On mówi do Ciebie. On wskazuje Ci, jak masz iść, co masz robić. Teraz. Wystarczy mi Twoja wiara.
Dziękujemy Ci, potężny Boże, za to. Za odrodzonego ducha.
Dziękujemy Cię, Boże, za to, że uczyniłeś nas prawdziwymi ludźmi. Przywróciłeś to, co nasi prarodzice stracili. Stałeś się duchem ożywiającym.
krążysz coraz szybciej i będziesz coraz bardziej przyspieszał, a przeciwników jest wielu i będą podsyłali ci fałszywych mędrców, ale będziesz ich widział z daleka, będziesz ich widział z daleka i nie dasz się oszukać i będziesz krążył coraz szybciej i będziesz precyzyjnie uderzał w cel. Będziesz precyzyjnie uderzał w cel. Makara sera, lety glory. Bałwaną rozwarł, by Jezus wróć.
chory, wyjdź teraz. Kto potrzebuje uzdrowienia, fizycznego uzdrowienia albo uwolnienia od demonów, chodź tutaj. Kto potrzebuje teraz. Ora praise the Lord, 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 the Jesus, the Lord, the Lord, the Lord, the Lord, the Lord, the Lord, the Jesus, the Lord, the Lord, the Lord, the Lord, the Jesus. Ja przeklinam choroby i niemoce u tych ludzi. Ja w imieniu Jezusa zabraniam działać demonicznym siłom. W imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa. Wstańcie tam koło pianina. Koło pianina tam wstańcie. Każdy, kto kogo modliłem się teraz, podry prejzy, kiedy lewy. Koło pianina tam wstańcie. Koło dredyczycy, serelary, dekadere, dredyczycy. Elo, gloria, dredyczycy, prefredyczycy, kiedy dredyczycy. Koło pianina tam ustać się, kory z nagory praje za kienere. Elo koro kodrodu konara, predre de kienere de kienere. Jeszua de kienere de lara de kienere. Oko koro lara de kienere de dziedzicie. Otwórz usta. Kora pata rala da na nasene lwenecja w imieniu Jezusa. Przeklinam każdą demoniczną siłę. Nie pozwalam działać. Przez imię Jezus. W imieniu Jezusa. Ja przeklinam Cię. Każdy podły duchu niszczący jej życie. W imieniu Jezusa! Zabieraj swoje łapy teraz z niej! W imieniu Jezusa! W imieniu Jezusa! W imieniu Jezusa! Podły duchu! Każdy podły duchu zabieraj łapy z niej! W imieniu Jezusa! W imieniu Jezusa! Odrzucenie i poniżenie! Wol! 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 Zależność! Wol! W imieniu Jezusa! W imieniu Jezusa! Duchy kłamliwe! Wol! W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, Hakarala Ranenera Praes, Holy Spirit, Tomek Sandra, chory, kładźcie na ludzi ręce, którzy są koło pianina, chory, ryzyk, Rafał, kładź ręce, chodź, tam na ludzi, chory, ryzyk, 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 Holy Spirit, Holy praise, kiedy wyrwali te kiedy naprawdę zakamera praise, kiedy Holy praise, kiedy wyrwali te zrachom. Holy praise, kiedy wyrwali te kodry praise, kiedy wyrwali te kodry. Szokar, ale kiedy wyrwali te kodry, te kiedy wyrwali te Jesus. Elo, glory, te kiedy wyrwali te kodry, te kiedy wyrwali te Jesus. Holy praise, kiedy wyrwali. Marta, wyjdź za tego, za tej kraty tam. Chodź tutaj, kładź te ręce na ludzi. Ty też. Bartek, kładź ręce na ludzi. A tutaj za tymi ludźmi niech ktoś inny staje, co się modlę. Haralala, padre, de kedere, de redeci, ze semere, przejdź, de kedere, de redeci, de kedere, de kedere, Przemku, chodź, módl się o ludzi, kładź tam ręce. Chory, jesteście ewangelistami, módlcie się. W imieniu Jezusa Chrystusa mówię do Ciebie, każdy podły duchu torturujący, w imieniu Jezusa zabieraj łapy od nich. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa rozkazuję Ci odejść z naturalnym oddechem. Teraz! Teraz! W imieniu Jezusa! Wszelkie odrzucenie wam! Poniżenie wam! W imieniu Jezusa! Duch krzywdzący, który przyszedłeś do niej, kiedy miała 21 lat. W imieniu Jezusa przeklinam Ciebie teraz. W imieniu Jezusa nie pozwalam Ci działać. W imieniu Jezusa! W imieniu Jezusa! Wszelkie zawiedzenie człowiekiem wam! W imieniu Jezusa! Duchu straty! W imieniu Jezusa, krasnący duchu straty, wol! Zabieraj swoje łapy od jej życia. W imieniu Jezusa Chrystusa. Kokarala ramaka ta sene lede kono modo noto noto soro lore de se. Era baseka jedene marala da sen lara. Pomagajcie wstać ludziom. I losoko rolora de gloria da rapa ta saja rala. Do końca! Do końca! Do końca! Do końca! W imieniu Jezusa! W imieniu Jezusa! W imieniu duchu niemocy! Depresyjny duchu niemocy, wol! W duchu ściśnienia, zabieraj swoje łapy z niej. W imieniu Jezusa. Ola, la, raka, ta, rama, saka, te, ne, bre. Chodźcie się na ścianę. Jej, rolo, rolo, kora, le, de, kiedy, le, de, kiedy, rata, kara, pada, saka, la, 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 se, le, se. Śmielo, gloria, na nas, i, se, kiedy, le, 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 zabieraj swoje łapy. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Nakładam krew Jezusa na nią. Krew Jezusa. Krew Jezusa. Krew Jezusa. Krew Jezusa. Krew Jezusa.
Święty Duch, czcimy Ciebie, święty Duch.
wojska wziąłeś karabin i strzeliłeś sobie w prawą dłoń. Ta dłoń nie pracuje w ogóle. Twoje przezwisko to ryży od rudych włosów. Obejrzysz ten materiał za jakiś czas. Gdy będziesz go oglądał, ja ustanawiam teraz w imieniu Jezusa, że ta dłoń zacznie poruszać się tak, jak wtedy przed tym postrzałem. To jest na przyszłość. Halleluja. To trzeba będzie wyodrębnić z materiału potem. Haka taralara de kiedy nie to ma słowo prorocze. Czemu jeszcze? Ja widzę opuchnięte nogi i widzę nogę, która jest zdiagnozowana do amputacji. Ta noga to jest cukrzyca i ona jest taka cała sina. I być może masz już wyrok, że musi być amputowana, albo to już jest na takim bardzo zaawansowanym poziomie. My teraz w imieniu Jezusa Chrystusa, na podstawie tego, co zrobił na krzyżu, przez krew Jezusa, my przeklinamy tą chorobę. My przeklinamy i nakazujemy, żeby się to cofło w tym momencie. I ogłaszamy, że krew zacznie właściwie się toczyć. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. To ma słowo prorocze. W przyszłość, kto ma, podziel się teraz tym, jeżeli masz słowo od Boga tutaj na ten czas, powiedz o tym. W imieniu Jezusa,
My przeklinamy religię katolicką. My przeklinamy religię prawosławną. My przeklinamy religię protestancką. My przeklinamy humanizm nad tym krajem. W imieniu Jezusa przeklinamy każdą demoniczną religię. W imieniu Jezusa my przeklinamy wpływ islamu. My przeklinamy wpływ buddyzmu. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa my przeklinamy demoniczne siły ateizmu. W imieniu Jezusa my utrącamy to. My odcinamy to. My wykorzeniamy to. Przez imię Jezus my ogłaszamy, że ten kraj jest krajem, gdzie jest głoszona pełna Ewangelia. Ojcze, dziękujemy Ci za Kościół w tym kraju. Błogosławimy Kościół, prawdziwy Kościół, Ojcze. A my przeklinamy wszelką ekumenię w imieniu Jezusa. My w imieniu Jezusa przeklinamy wszelką podróbę Kościoła. My w imieniu Jezusa związujemy nad tym krajem duchy bałwochwalstwa, duchy kłamliwe, demoniczne siły nałogów. Ojcze, my w imieniu Jezusa przynosimy Ci wszystkie małżeństwa, święte małżeństwa w tym kraju i ogłaszamy błogosławieństwa w tych małżeństwach. Przynosimy Ci dzieci, święte dzieci w tym kraju. Ogłaszamy ochronę nad nimi, ochronę Twojej krwi, usługę Twoich aniołów. Ojcze, dziękujemy Tobie za Kościół Mocy i za cały zespół apostolski Obóz Boży. Ojcze, błogosławimy wszystkie kościoły, wszystkich pastorów i liderów. Błogosławimy naszych wstawienników i wszystkich ludzi, którzy ułożą pieniądze na tą służbę. Ojcze, dziękujemy Tobie za rozwój. Dziękujemy Tobie za wpływ apostolski. Uwielbiamy Ciebie za to, Boże. Ojcze, teraz poszerzasz, powiększasz. Dziękujemy Ci za salę, Ojcze. Dziękujemy Ci za pieniądze, Ojcze. Ojcze, dziękujemy Ci za ludzi, którzy tu są. Ojcze, dziękujemy Ci za to, że na naszych spotkaniach, Ojcze, już w tej chwili możemy ustanawiać przynajmniej 300 osób, Ojcze. Dziękujemy Ci za to w imieniu Jezusa. Dziękujemy Ci za wpływ w mediach. Dziękujemy Ci, Ojcze. Dziękujemy Ci, Ojcze. Uwielbiamy Ciebie, Boże. Uwielbiamy Ciebie, Królu. Błogosławimy, Ojcze, Izrael. Błogosławimy wszystkich Żydów, Ojcze. Dziękujemy Tobie, że Ty jesteś Bogiem Izraela. Że Ty jesteś tym, który wyprowadził nas i połączył z Izraelem na pułapie ducha. Wyprowadziłeś nas z tego, co martwe, i prowadziłeś do tego, co żywe. Uwielbiamy Ciebie za to. Ogłaszamy ochronę Twojej krwi, Jezus, nad każdym Żydem na całej ziemi. Ogłaszamy nawrócenia wśród Żydów. Uwielbiamy Ciebie za to. Dziękujemy Ci, Król. Ojcze, przynosimy Ci wszystkie najdrobniejsze sprawy, które są związane ze służbą Kościoła Mocy i zespołu apostolskiego Obóz Boży. Każdą najdrobniejszą rzecz, każdy przedmiot, każdą sekundę naszego funkcjonowania. Dziękujemy Ci, że jesteś z nami przez cały czas. Dziękujemy Ci, Panie. Hallelujah. Holy rain.
pozwalaj mu pracować. Bo Boże mówi, że on jest sprawcą i dokończycielem Twojej wiary. To znaczy, że on zaczyna, realizuje i kończy. Każda rzecz. Wystarczy, że pozwolisz pracować jemu. A jest zawsze cały czas. Emocje są w różnym stanie, a on jest cały czas. Przyjaciele.